Cześć. Na początku września recenzowałem jedną z najtańszych kamer sportowych, mianowicie Eken H9R, która kosztowała około 180 zł. Chociaż sama kamera nie była najgorsza, to jednak brak stabilizacji obrazu oraz interpolowana rozdzielczość skłoniły mnie do poszukania czegoś lepszego. Postanowiłem więc sprawdzić coś droższego. Wybór ponownie padł na markę Eken, ale tym razem na model H6S, który kosztuje około 270 zł. Kamera Eken H6S posiada matrycę marki Panasonic, system elektronicznej stabilizacji obrazu i rzeczywistą, a nie podrasowaną elektronicznie, jakość nagrywania w rozdzielczości 4K. Jeśli chodzi o zawartość zestawu, to podobnie jak w przypadku H9R, do wyboru mamy przygotowane przez producenta zestawy składające się z różnych dodatków. Ja kamerę zabieram na rower, więc wystarczy mi najbardziej podstawowy zestaw, w skład którego wchodzą obejmy z gumą antypoślizgową, szyny montażowe z taśmą samoprzylepną, przeguby, śruby mocujące, obudowa wodoszczelna z zapasowym szkłem, linki mocujące, pilot sterujący z opaską na rękę. Fajnym dodatkiem w stosunku do H9R jest natomiast statyw. Obudowa H6S to połączenie plastiku i metalu. Metalowa jest ramka wokół kamery, plastikowy natomiast front urządzenia. Jeśli chodzi o przyciski, to u góry mamy spust migawki, z lewej strony przycisk Wi-Fi, a z przodu przycisk On-Off, który służy także do przełączania się pomiędzy trybami nagrywania i nawigacji po menu. U dołu H6S mamy baterię, a z prawej strony port mini HDMI, micro USB oraz slot na kartę microSD. H6S posiada dwa ekrany. Główny do podglądu ma rozmiar 2 cali i wyświetla obraz w rozdzielczości 320x240 pikseli. Obraz na nim wyświetlony jest jasny i wyraźny, dzięki czemu wygląda zdecydowanie lepiej niż ekran H9R. Z przodu mamy jeszcze mały ekran informujący o aktualnym statusie kamery. Całość waży 95 gram. H6S jest więc niemal o 50% cięższa od H9R i sprawia wrażenie solidnej. Za tą cenę nie spodziewałem się cudów, ale jest nieźle. Kamera została dobrze spasowana, ale w jednym miejscu miałem źle odlany z plastiku fragment obudowy, więc wykonanie mogłoby być lepsze. Kamera, podobnie jak H9R, nie jest wodoodporna, natomiast w zestawie mamy wodoodporną obudowę, do której wykonania nie można się przyczepić. Wykonana z grubego plastiku z ciasnym zapięciem i gumową uszczelką dobrze zabezpiecza przed wodą i błotem. Głównym powodem, dla którego kupiłem H6S, była słaba jakość nagrań w H9R. W przeciwieństwie jednak do H9R, H6S posiada elektroniczną stabilizację obrazu oraz nagrywa w pełnoprawnych 4K. Nie jest to, jak w przypadku H9R, rozdzielczość interpolowana. Eken H6S pozwala na nagrywanie filmów Full HD z szybkością 30 i 60 klatek na sekundę z EIS, w 2.7K z szybkością 30 klatek na sekundę z EIS, a także w 4K z szybkością 30 klatek na sekundę i w 4K z szybkością 25 klatek na sekundę z EIS. Filmy nagrywane w rozdzielczości 4K są niezłe, kiedy jest jasno i co najwyżej przeciętne w słabszym świetle. Wprawdzie kolory są ok, ale cała reszta kuleje. Nagrania nie są ani wyraźne, ani ostre. Kamera wciąż oblewa test tablicy rejestracyjnej, czyli ciężko jest odczytać numery z tablic rejestracyjnych na przejeżdżających samochodach. EIS działa i od razu widać różnicę w porównaniu do nagrań z H9R. Obraz nie jest tak rzucany, tylko co z tego, kiedy jakość nagrań jest słaba? Sytuacji nie jest w stanie nawet wybronić, nawet niezła jakość zdjęć. Oczywiście nie są one zbyt szczegółowe, ale kolory są dobrze odwzorowane. No aha. Podobnie jak w przypadku H9R, możliwość nagrywania w wysokiej rozdzielczości zależy od parametrów karty microSD. 4K możemy wybrać tylko kiedy korzystamy z szybkiej karty klasy C10 lub U3. H6S posiada dokładnie taką samą baterię jak H9R o pojemności 1050 mAh, która pozwala na nagrywanie wideo w rozdzielczości Full HD przez około godzinę lub przez 40 minut w 4K. Nie za wiele, ale spokojnie wystarczy na krótszą trasę rowerową. W czasie dłuższych sesji możemy naratować się natomiast powerbankiem podłączonym do złącza micro USB. Co jeszcze? H6S ma wbudowany moduł Wi-Fi, dzięki któremu możemy sterować kamerą za pomocą aplikacji mobilnej EasyCam. Zasięg sieci Wi-Fi, jak na urządzenie tej klasy, muszę powiedzieć, że jest całkiem niezły i wynosi ponad 3 metry, ale podobnie jak w przypadku H9R, działanie aplikacji jest niestabilne. Zdarzają się zawieszenia i mimowolne resety, co jest bardzo irytujące. Zdecydowanie lepiej spisuje się pilot dołączony do zestawu. Zasięg pilota wprawdzie jest nieco mniejszy i wynosi około 2 metrów, ale działa idealnie.
Eken H6S posiada menu w polskiej wersji językowej, ale sama nawigacja po nim to koszmar. Ekran nie jest dotykowy, brakuje też klawiszy góra-dół, takich jak w H9R, więc za nawigację menu odpowiadają tylko dwa klawisze. Jeden do zmiany, drugi do zatwierdzenia. Sterować nawigacją po systemie możemy tylko w jedną stronę, więc żeby wybrać odpowiednią opcję, trzeba przelecieć całe menu. Strasznie to męczące i trwa tak długo, że żeby wyjść z menu, szybciej jest zresetować całą kamerę. Eken naprawdę powinien dopracować oprogramowanie swoich kamer. No i przyszedł czas na podsumowanie. H6S jest prostą, ale dobrze zaprojektowaną i nieźle wykonaną kamerą z mnóstwem akcesoriów w zestawie. Jej ekran jest dobrze widoczny, a wodoszczelna obudowa działa bez zarzutu. Nie jest to jednak kamera do nagrywania w słabym świetle, ale w jaśniejszych warunkach, w rozdzielczości Full HD, wideo wygląda całkiem dobrze. Trochę rozczarowuje pojemność baterii, która jest dokładnie taka sama jak w najtańszym H9R. Słabo wygląda także oprogramowanie. Nawigacja po menu to prawdziwy koszmar, a aplikacja mobilna, chociaż ma spore możliwości, to działa strasznie niestabilnie. Niezaprzeczalnym plusem kamery jest za to jej cena. Za około 270 zł możemy kupić kamerę nagrywającą w przyzwoitej jakości, w prawdziwych, a nie interpolowanych 4K i z elektroniczną stabilizacją obrazu. Wciąż jednak nie jest to kamera, z której jestem w 100% zadowolony i chyba czas poszukać czegoś u innych producentów. Ja już się będę z Wami żegnał. Do zobaczenia. Cześć.